Dziękuję za zaproszenie na to spotkanie. Co do świętości Franciszka, to ja nie mam wątpliwości, że to jest człowiek święty, ale jak się do niego zwracam, to zwracam się Franciszku, bo traktuję go jako starszego brata. Te nasze rozmowy raczej nie są oficjalne, tylko właśnie tak jak się w rodzinie rozmawia między sobą. I w taki sposób na niego patrzę. Oczywiście w literaturze rzeczywiście spotykamy autorów, którzy używają czy podkreślają właśnie to siwy, święty, a są też tacy autorzy, którzy pomijają. I tutaj musimy być bardzo ostrożni, żeby nie wpaść w taki nurt krytyki, nie, że jak ktoś nie dodaje tego święty, to nie ma szacunku dla świętego. Warto sobie nieustannie uzmysławiać, że zanim ktoś został kanonizowany, chodził po tej ziemi dokładnie tak samo jak my. I pewnie wśród nas też są osoby święte i nie są do końca tego świadome. Po prostu wchodzimy w to doświadczenie, które właśnie osoby święte mają już za sobą i przyglądamy się im po to, aby czerpać z ich mądrości. I dzisiaj chcemy czerpać z tej życiowej mądrości Franciszka. Temat, jaki został zaproponowany, nawrócenie. Oczywiście do każdego tematu możemy podchodzić na różne sposoby. Odwołamy się oczywiście do samych źródeł. Znaczy ja wybrałem dwa tylko fragmenty, którym się przyjrzymy, dlatego że zależy mi na tym, żeby to nie był taki typowy wykład historyczny, tylko żeby miał jak największą styczność z naszym doświadczeniem. Żeby to, co czytamy o Franciszku, czy to, co myślimy o nim, mówimy, analizujemy, żeby było takim materiałem, z którego możemy jak najwięcej zaczerpnąć dla siebie, dla nas samych. A więc sama kwestia nawrócenia. No, co to jest nawrócenie? Po łacinie conversio, czyli najprościej mówiąc zmiana kierunku. Nawrócenie, zawrócenie. Ktoś jedzie samochodem i nagle zawraca, bo się zorientował, że nie jedzie w dobrym kierunku. Słowniki wyjaśniają nam znaczenie tego terminu nawrócenie jako przyjęcie jakiejś religii czy innego wyznania, czy też w znaczeniu przenośnym przyjęcie jakichś idei, poglądów. O wiele lepsze znaczenie podaje nam greckie słowo metanoia, czyli zmiana sposobu myślenia, zmiana mentalności, jakby odmienione widzenie i odczuwanie rzeczy. I z czymś takim mamy na pewno do czynienia w doświadczeniu świętego Franciszka. Co więcej, mówiąc o nawróceniu, warto przywołać słowa świętego Pawła z listu do Rzymian, z rozdziału 12. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Znaczy nie znajdziemy lepszego opisu tego, czym jest nawrócenie. Święty Paweł mówi nam w sposób pełny, doskonały, wręcz by powiedział. Więc widzimy najpierw, nie bierzcie więc wzoru z tego świata. Czyli jest świat, jest jakiś świat wartości. I teraz jeżeli ja chcę iść za Panem Bogiem, to te wartości, które proponuje mi świat, uzmysławiam sobie, że nie są dla mnie. Więc nie patrzę, jak robi świat, tylko nie chcę się uczyć od świata, tylko chcę się uczyć od Jezusa. Przyglądam się Jezusowi. Nawet nie Franciszkowi, tylko Jezusowi. Franciszek swoim doświadczeniem wskazuje nam też na Jezusa. I przemieniamy się przez odnawianie umysłu, czyli ta przemiana, nawrócenie, w jaki sposób się dokonuje. Zasadniczo nawrócenie dokonuje się w głowie. Myślę, że zbyt łatwo, kiedy mówimy o nawróceniu, myślimy w kategoriach takich moralnych. Żeby dać jakiś taki, wymyślić jakiś przykład. Nie? Ktoś pił alkohol,
Przestał pić i znajomi mówią, nawrócił się. Ale jak nie uwzględniał Pana Boga w swoim życiu, tak dalej nie uwzględnia. To znaczy, że przestał pić, ale to, że przestał pić, nie znaczy, że się nawrócił w tym chrześcijańskim, ewangelicznym rozumieniu. Wiemy też, że to nawrócenie, czy jakby te zachowania natury moralnej, one de facto są owocem właśnie tej przemiany umysłu, przemiany mentalności, zmiany, czy jakby podjęcia zupełnie innej hierarchii wartości. I te wartości zawsze w tym rozumieniu chrześcijańskim będą zakorzenione w Ewangelii i w postawie Jezusa. A więc jeżeli się nawracam, to przede wszystkim zmieniam sposób myślenia. I widzimy to doskonale u Franciszka. Franciszek zaczął zupełnie inaczej myśleć. Zaczął myśleć inaczej o sobie, o swojej przyszłości, o swoich pragnieniach. Zaczął inaczej myśleć o drugim człowieku, zaczął inaczej myśleć o Bogu, zaczął inaczej myśleć o Kościele. I na tym polegało właśnie jego nawrócenie. Gdybyśmy chcieli znaleźć jakiś taki moment, jeden moment przełomowy w życiu Franciszka, to byłoby to bardzo trudne. Kiedy myślimy chociażby o nawróceniu świętego Pawła, sprawa jest dość prosta. Nie jest to doświadczenie natury mistycznej, kiedy w sposób zasadniczo wiadomy przede wszystkim samemu Pawłowi, objawia mu się Jezus, przemawia do niego. I to doświadczenie jest na tyle mocne, że Paweł również zmienia sposób myślenia. Będąc prześladowcą chrześcijan, staje się sam chrześcijaninem i apostołem narodów. I to jest ten, można by powiedzieć, jeden moment taki ważny w jego życiu, który określamy właśnie mianem nawrócenia. Natomiast u Franciszka mamy pewną trudność, dlatego że nawrócenie jako takie u Franciszka rozciąga się na kilka lat. I kiedy popatrzymy też na nasze doświadczenia, to też zobaczymy, będziemy mogli wymienić jakieś ważne zdarzenia z naszego życia. Ale raczej nawrócenie takie pełne, ono nie dokonuje się tylko w jednym momencie. Może być jakiś moment kluczowy. Ale idąc dalej, widzimy, że człowiek nigdy nie przestaje się nawracać. Kto chce żyć z Jezusem, kto chce żyć według Ewangelii, kto chce podtrzymywać i realizować to właśnie myślenie nowe, myślenie ewangeliczne, codziennie musi badać swoje serce, musi badać swój umysł, na ile myśli ewangelicznie, myśli jak Jezus. Więc tutaj nie będziemy omawiać, bo byśmy siedzieli pewnie do rana, tych poszczególnych wydarzeń, ale moglibyśmy, warto może wskazać tylko te kluczowe wydarzenia, w których widzimy, że Franciszek zaczyna się zastanawiać nad sobą. A więc pierwsze to jest doświadczenie bitwy pod Kolestradą, czyli inaczej doświadczenie wojny, później uwięzienia, w konsekwencji również choroby. Moglibyśmy powiedzieć, no po prostu doświadczenie cierpienia jest istotne dla niego. I to się dzieje w latach 1202-1203. A więc możemy zapamiętać te daty, 1202 rok, nie? Żeby zobaczyć, ile to trwało. Kolejna próba realizacji kariery rycerskiej w Apulii. Tu już się wydaje, że Franciszek się nawrócił po tej ciężkiej chorobie, doszedł do siebie, no ale okazuje się, że świat go jednak bardzo ciągnie, że te jego światowe pragnienia realizacji siebie są tak mocne, że jakby zapomina o tym doświadczeniu, o tym, czego Pan dał mu już doświadczyć właśnie chociażby w niewoli czy przeciągającej się chorobie. I Franciszek ostatecznie do tej Apulii nie dojeżdża, ponieważ ma takie doświadczenie mistyczne, w którym słyszy głos przemawiający do niego. Franciszku, komu lepiej służyć, Panu czy słudze? Dlaczego więc? Bo on odpowiada Panu. Dlaczego więc dla Pana porzucasz Pana dla sługi? I Franciszek po tym doświadczeniu wraca do Asyżu, jeszcze bardziej zastanawia się nad sobą. Oczywiście to jest dość trudne dla niego doświadczenie, no bo możemy sobie wyobrazić taką sytuację. Franciszek, chcąc być rycerzem, łapie kolejną okazję, by się sprawdzić,
No i ujechał, ile, nie pamiętam, z Asyżu do Spoleto jest chyba 30 kilometrów, nie? I wraca. No jest to upokarzające. Nie wiem, czy Państwo widzieliście w Asyżu, jest taka piękna rzeźba na trawniku przed bazyliką. Franciszek siedzący na koniu, z taką spuszczoną głową, właśnie wracający z tej nieudanej wyprawy rycerskiej. Następny moment, to moglibyśmy wymienić tutaj te problemy w rodzinie. Franciszek zaczyna właśnie zmieniać swoje myślenie, swoje podejście chociażby do dóbr, do całego tego interesu rozkręcanego przez ojca jako kupca. Rodzice go nie rozumieją, tutaj ojciec bardziej go nie rozumie niż matka. I to też taki konflikt w rodzinie jest dość trudnym doświadczeniem dla niego. Konflikt ten kończy się tym, że ojciec go po prostu wydziedzicza. Franciszek nie podlega już sądowi miejskiemu, świeckiemu, tylko sądowi biskupiemu. Stąd też właśnie z inicjatywy ojca, to też jest ważne, bo czasami myślimy, że to Franciszek oddał rzeczy ojcu. Nie, no to ojciec poprzez biskupa wezwał go właśnie na ten sąd, podczas którego ostatecznie Franciszek zrzeka się wszystkich dóbr od ojca. I jak biografowie mówią, teraz mogę wołać z całym przekonaniem: Ojcze mój, który jesteś w niebie. Na pewno jest to, dzisiaj byśmy powiedzieli, traumatyczne doświadczenie i dla samych rodziców, i dla Franciszka. Źródła de facto nie podają nam żadnych informacji na ten temat, jak te relacje później wyglądały. Ale też musimy pamiętać o tym, że średniowieczna hagiografia rządzi się swoimi prawami, że są pewne schematy, w które autorzy w jakimś sensie wtłaczają tych świętych, i często ci święci są pozbawieni, czy przez to wtłaczanie właśnie w te panujące schematy literackie, jakby zatraca się wiele z oryginalności tych doświadczeń. Co nie znaczy, że te teksty nie przekazują nam bardzo konkretnych informacji o tym, co się wydarzało. I później już Franciszek, po wyrzeczeniu się dóbr od ojca, próbuje też życia monastycznego niedaleko Gubbio. Tam przebywa koło roku mniej więcej. To są lata 1206-1207. Pracuje jako pomywacz w kuchni, ale jednak dochodzi do wniosku, że to nie jest to, do czego wzywa go Pan. Później przybierając strój, wkładając strój eremicki, odbudowuje te trzy kościółki, czyli Porciunkulę, czyli Matkę Bożą Anielską, kościół świętego Damiana, jest jeszcze taki trzeci kościół świętego Piotra, San Pietro la Spina. Następnie przyłączają się do niego pierwsi bracia. No i ostatecznie, kiedy jest już ich kilkunastu, udają się do papieża Innocentego III w 1209 roku i tam uzyskują ustną aprobatę papieża na prowadzenie takiego stylu życia. Czyli de facto można powiedzieć, że ta historia nawrócenia Franciszka rozciąga się na okres 6 lat, 1202-1208, kiedy dołączają pierwsi bracia. I każde z tych wydarzeń jest jakimś wyzwaniem dla Franciszka, dlatego że Franciszek nie jest przygotowany de facto na to, co się dzieje. I to, co się dzieje, jest jakimś wyzwaniem. Franciszek cały czas zastanawia się nad tym, podejmuje refleksję, co się takiego dzieje, czego oczekuje Pan od niego. Jak powiedziałem na wstępie, chciałbym przywołać dwa opisy Tomasza Celano z pierwszego żywotu. Dla mnie są one doskonałym opisem tego, co się dzieje we Franciszku, i myślę, że my też będziemy mogli się w tych opisach odnaleźć. Taka refleksja. Po samych tych opisach widzimy, że Tomasz Celano jest nie tylko pisarzem, jest nie tylko hagiografem, ale jest człowiekiem duchowym. On wie, o czym pisze. Bo jak czytamy te teksty, to widzimy, że autor wie, o czym pisze, wie, co mówi.
czy jest też znawcą życia duchowego. W historii franciszkańskiej raczej wskazujemy na świętego Bonaventurę, który stworzył, czy podał nam, zapisał doświadczenie Franciszka w takim schemacie już teologicznym, bo święty Bonaventura jest jednym z większych teologów w ogóle w historii Kościoła. Raczej nie mówi się o tym, że Tomasz Celano jest wielkim znawcą życia duchowego, tego, co dzieje się w człowieku, tego, co, chciałoby się powiedzieć, Pan Bóg wyprawia w życiu człowieka w najlepszym tego słowa rozumieniu. Ten pierwszy opis Tomasza Celano dotyczy tego momentu, kiedy Franciszek już po tej bitwie pod Kolestradą, kiedy wraca do domu z niewoli, chory, poważnie chory, dochodzi do siebie i właśnie Tomasz pisze nam, co się dzieje. Skruszony długą chorobą, jak na to zasługuje taki upór ludzki, który jedynie cierpieniem daje się naprawić, wszedł w siebie i zaczął się zastanawiać. Kiedy już trochę odżył i celem odzyskania zdrowia zaczął chodzić po domu, tu i tam, podpierając się laską, pewnego dnia wyszedł na pole i patrzył ciekawie na okolice. Ale piękno pól, rozkoszny czar winnic i wszystko, co raduje oczy, zupełnie go nie ucieszyło. Przeto dziwił się nagłej swej zmianie. I doszedł do wniosku, że bardzo głupi są amatorzy tych rzeczy. Od tego dnia zaczął się mało cenić i mieć w pewnej pogardzie to, co przedtem podziwiał i kochał. Ale jednak nie całkowicie i nie naprawdę, bo jeszcze nie uwolnił się z więzów próżności, ani nie zrzucił z głowy jarzma przewrotnej niewoli. Bo niezwykle ciężko jest porzucić przyzwyczajenia, a raz wrażone w duszę niełatwo wykorzenić. Zazwyczaj duch nawet po długiej przerwie powraca do pierwotnych przyzwyczajeń, a wada w końcu staje się drugą naturą. Franciszek przeto jeszcze usiłuje uciec przed ręką Boga. Wnet zapomina o jego ojcowskim skarceniu. Przy sprzyjających mu okolicznościach myśli o sprawach światowych, a nie znając woli Bożej, obiecuje sobie zdobycie doczesnej i jeszcze większej próżności. Widzicie Państwo, na początku już się wydaje, że Franciszek wreszcie się nawróci, już wszystko będzie dobrze, nie? Ale kiedy już doszedł do siebie, nagle się okazuje, i Tomasz z wielkim znawstwem sprawy o tym pisze. Mówi o tym, że nie jest łatwo wykorzenić pierwotne przyzwyczajenia, nie? Że one się odzywają cały czas. Można by powiedzieć, że zły po prostu gra na tych starych przyzwyczajeniach, jakby cały czas próbując ściągnąć człowieka do ziemi, stłamsić, jakby zdławić w człowieku te najlepsze pragnienia pochodzące z Bożej inspiracji. Ale w tym opisie chciałbym zwrócić uwagę na kilka takich szczegółów. Nie? Franciszek wszedł w siebie i zaczął się zastanawiać. No, przy nawróceniu jest to konieczne, znaczy refleksja. Człowiek musi podjąć refleksję nad tym, co się dzieje w jego życiu. I o tym jesteśmy chyba przekonani najpierw my sami. Nie, czy wydarza się coś w naszym życiu, może szczególnie wtedy, kiedy wydarza się coś trudnego, to człowiek wchodzi w siebie i się zastanawia. Najgorszą rzeczą jest nie zastanowić się nad tym, co się wydarzyło. Dlatego, że w ten sposób możemy przeoczyć właśnie te Boże interwencje, które są dla naszego ocalenia. I dalej dziwił się nagłej swojej zmianie. Znaczy zdziwił się. Tomasz nam jeszcze nie pisze o tym, że Franciszek był przekonany o tym, że to Pan Bóg wkracza w jego życie. Ale się dziwił. Zdziwienie, zdumienie. Jan Paweł II na początku Fides et Ratio właśnie bardzo mocno pisze o roli zdumienia w naszym egzystencjalnym doświadczeniu. Zdumienie, nie? Też pytanie od razu się rodzi i dla nas, nie? Czy potrafię się zdumiewać wobec tego, co piękne, ale czy też potrafię się zdumieć wobec tego, co dzieje się w moim życiu. O tych przyzwyczajeniach już powiedzieliśmy. I Tomasz bardzo ciekawie ujmuje coś, co się wydarzyło rzeczywiście w życiu Franciszka.
bo podkreśla zmianę w sposobie reagowania na piękne rzeczy. Podchodzi, patrzy na piękno pól, rozkoszny czar winnic, ale te nie dają już mu rozkoszy. Tak, jak to było kiedyś. I rodzi się od razu pytanie. Przeskakujemy na koniec życia Franciszka, 1225 rok, kiedy Franciszek pisze pochwałę stworzeń, którą chyba wszyscy znają. Nie? Pochwalon bądź o mój Panie i tak dalej, nie? Z powodu czy poprzez różne stworzenia. No więc jak to? Teraz tu przestało go już to cieszyć, te piękne rzeczy, a pod koniec życia okazuje się, że co więcej uwielbia Pana za te wszystkie piękne rzeczy, za piękno stworzenia. Czyli widzimy, że najpierw Franciszek, tak żeby to zreasumować i móc pójść dalej, Tomasz odwołuje się do, znaczy odwołując się właśnie do tego doświadczenia pięknych rzeczy, czy piękna stworzeń, zwraca uwagę na to, że Franciszek najpierw na stworzenia, na to, co piękne, patrzył po prostu jak poeta, który potrafi się zachwycać. Później przychodzi to doświadczenie, można by tak powiedzieć, takiej duchowej ślepoty, że przestaje w ogóle to widzieć. Znaczy, że patrzy, ale to nie wywołuje żadnej reakcji w nim. Że to właśnie przestaje go to już cieszyć tak, jak cieszy właśnie człowieka o takiej poetyckiej wrażliwości. Ale Franciszek w tej ślepocie nie pozostaje. Nagle właśnie ta jego wewnętrzna przemiana sprawia, że na te piękne rzeczy, na piękno stworzeń patrzy już nie jak poeta, ale jak mistyk, który poprzez piękno, zresztą Tomasz Celano w innym miejscu o tym pisze, że z tych pięknych rzeczy uczynił sobie jakby drabinę, po której wstępował do tego, który jest najpiękniejszy, czyli do Stwórcy. Czyli Franciszek w zetknięciu się z pięknymi rzeczami, z pięknem stworzenia, doświadcza ich w sposób mistyczny i widzi przede wszystkim tego, z którego ręki to wszystko, co jest piękne, wyszło. A więc widzimy właśnie tutaj te metanoje, nie? Czyli zmianę sposobu myślenia, a co za tym idzie także zmianę sposobu widzenia, postrzegania rzeczy. I teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do tego drugiego opisu, też Tomasza z Celano. To się wydarza, to wydarzenie już jest po tej nieudanej próbie zaciągnięcia się do wojsk Waltera z Brienne w Apulii. I możemy zobaczyć, co się dzieje dalej. Franciszek wraca do Asyżu. I co tam się dzieje? Przemieniony duchem, chociaż nie ciałem, wstrzymał się od pójścia do Apulii i starał się skierować swą wolę do woli Bożej. Widzimy to pragnienie. Co teraz, czego pragnie Franciszek? Skierować swoją wolę do woli Bożej. I tak odrywając się nieco od świeckiego hałasu i zajęć, usiłował w wewnętrznym człowieku utaić Jezusa Chrystusa. Jak roztropny kupiec ukrył znalezioną perłę przed oczyma wyśmiewców i potajemnie nabył ją, wpierw wszystko sprzedawszy. Właśnie wtedy pewien mąż z miasta Asyżu przypadł mu do serca bardziej niż inni, gdyż był jego rówieśnikiem, a trwała z nim przyjaźń, ośmieliła go do zwierzania się mu ze swoich sekretów. Często prowadził go na miejsca odległe i odpowiednie do narad, twierdząc, że znalazł drogi i wielki skarb. Ów człowiek cieszył się, a będąc przejęty tym, co słyszał, chętnie z nim szedł na każde zawołanie. Blisko miasta była pewna grota, do której często idąc rozmawiali o skarbie. Mąż Boży, który był już świętym ze względu na święty zamiar, wchodził do tej groty, podczas gdy towarzysz oczekiwał na zewnątrz. Przeniknięty nowym, a szczególnym duchem modlił się tam w skrytości do swojego Ojca. Nie zdradził nikomu, co robił wewnątrz groty. Ze względu na większe dobro mądrze ukrywał to, a tylko samego Boga radził się co do swego świętego zamiaru. Modlił się pobożnie, aby odwieczny i prawdziwy Bóg pokierował jego drogą i pouczył go o swej woli. Przeżywał wielką pasję ducha i nie spoczął, dopóki nie dokonał tego, co począł w sercu.
Różne myśli cisnęły mu się jedna po drugiej, a ich nieodpowiedniość ciężko go męczyła. Wewnątrz płonął boskim ogniem i nie mógł ukryć na zewnątrz tego żaru ducha. Żałował, że tak ciężko grzeszył i obrażał oczy majestatu. Wprawdzie pozbył się już upodobania w grzechach poprzednich i obecnych, ale jeszcze nie otrzymał w pełni nadziei na powstrzymanie się od nich na przyszłość. Dlatego, gdy wracał na zewnątrz do towarzysza, był zmęczony, iż wydawało się, jakby kim innym tam wszedł, a kim innym stamtąd wyszedł. Piękne to jest. Więc widzimy w tym opisie nowe pragnienie Franciszka. On chce skierować swoją wolę ku woli Bożej. Czyli mówiąc innymi słowami, Franciszek przede wszystkim chce poznać zamiary Boga względem siebie. I rozmawia o tym z kimś, kto jest godny zaufania, z przyjacielem. Popatrzcie, jak to jest też bliskie naszemu doświadczeniu. Kiedy my nagle odkrywamy coś ważnego w naszym życiu, to też odczuwamy taką potrzebę, żeby się z kimś nie rozpowiadać tego na dachach, tylko z kimś godnym zaufania tym się podzielić, czy nie wiem, z kierownikiem duchowym, ze spowiednikiem, prawda? I tak właśnie rozprawiali, kiedy wychodzili za miasto. I to jest ciekawe, że kiedy dochodzą już do tej groty, nie wchodzą tam razem. Franciszek do groty wchodzi sam. Popatrzcie, jak to jest też mądre. I znów możemy wydobyć tutaj wielkość Tomasza Strzelano, który bardzo rozumie to, co się dzieje w duszy człowieka. Więc, znaczy, to jest jakaś prawidłowość, która dotyczy nie tylko XIII wieku, bo ona funkcjonuje również i dzisiaj. Że jest takie miejsce w naszym życiu, w którym do którego nie wpuszczamy nikogo. W którym spotykamy się sam na sam z Bogiem. Nie? Ktoś by powiedział nawet, a małżeństwo? Też nie. Jest takie miejsce, w którym spotykam się Bóg i ja. Nikt więcej. I przedziwne jest to, że Franciszek, jak widzimy w tym opisie, wcale nie wychodził z tej modlitwy odprężony. Wręcz Tomasz pisze, że był bardzo zmęczony. Wychodził jednak przemieniony. A więc Tomasz, chociaż nie pisze tego wprost, to jednak widzimy, że tam na tej modlitwie dokonywała się bardzo poważna walka duchowa. Franciszek cierpiał również z powodu tego, że nasuwały mu się nieodpowiednie myśli. Popatrzcie, jak często my też doświadczamy tego, że mamy jakieś rozproszenia na modlitwie. Przychodzą różne myśli właśnie w czasie modlitwy. Ale one nie są przeszkodą w tym, aby kontynuować to nasze intymne spotkanie z Bogiem. A więc oczywiście nie każda modlitwa ma taki charakter. My dzisiaj mówimy o nawróceniu, czyli o tym doświadczeniu, w którym dokonuje się jakaś przemiana w nas. A więc zauważamy także, że ta przemiana kosztuje, że ona nie dokonuje się od tak, że nasza przemiana związana jest w sposób nieodzowny z walką duchową, która jest kosztowna. Jednak to, co jakoś przesądza, można by powiedzieć, o w wynikach takiej walki jest przede wszystkim wielkość pragnienia. Bo ja choć właśnie podczas walki mogę zobaczyć, na ile rzeczywiście to pragnienie, które obudziło się we mnie, jest mocne. Na ile jestem zdeterminowany, aby walczyć o realizację tego pragnienia. I oczywiście tu musimy też podkreślić to, co jakoś chyba jest oczywiste, że bez łaski Bożej żadnej walki nie jesteśmy w stanie wygrać. Myślę, że te dwa opisy zacytowane na razie nam wystarczą. Oczywiście te wspomniane wydarzenia, które jakby rozkładają się w tym okresie 6 lat w życiu Franciszka, opisy tych wydarzeń znajdziemy w źródłach, w tekstach hagiograficznych. Ale myślę, że nie jest to konieczne akurat w czasie tego dzisiejszego spotkania.
Natomiast warto, abyśmy przeszli do tego, w jaki sposób sam Franciszek widzi swoje nawrócenie. I opis nawrócenia Franciszka znajdujemy w jego testamencie. Zanim do tego opisu przejdziemy, chciałbym parę słów powiedzieć na temat samego gatunku literackiego tego tekstu, który w źródłach funkcjonuje jako testament, tytuł testament. Ale kiedy zapytamy o gatunek literacki, to możemy dojść do wniosku, że testament jest po prostu autobiografią Franciszka. Czyli jest tak zwaną narracją pierwszoosobową. Franciszek mówi w tym tekście o sobie. Co więcej, mówi w tym tekście z imienia, o tym troszeczkę dalej. Sama teoria autobiografii zwraca uwagę na to, że brakowałoby autobiografii dostatecznego uzasadnienia, gdyby wcześniej nie nastąpiła modyfikacja, zasadnicze przeobrażenie, konwersja, wejście w nowe życie, działanie łaski. I coś takiego następuje w tym tekście Franciszka. Co jest jeszcze ważne, kiedy mówimy o autobiografii? Oczywiście ta autobiografia Franciszka w porównaniu z autobiografią chociażby świętego Augustyna, czyli z wyznaniami, no jest taka marniutka, bo jest krótka. Natomiast wyznania Augustyna są wielkim dziełem. Jednak o tym, czy coś jest autobiografią, czy nie, nie przesądza wielkość tekstu, tylko jego struktura. I co jest istotne, że w autobiografii nie jest najważniejsze to, aby zachować nawet chronologię, aby opisać wszystkie wydarzenia. W autobiografii ważne jest to, co autor uznaje za kluczowe w swoim życiu. I proszę Państwa, warto zwrócić uwagę na to, że kiedy czytamy hagiografię, czyli inne, znaczy teksty o Franciszku, to możemy zobaczyć, jak autorzy tych tekstów widzą, czy widzieli Franciszka. Natomiast w testamencie, czyli w jego autobiografii, możemy zobaczyć Franciszka widzianego oczami Franciszka, jego samego. Czy możemy? To daje nam jakby zupełnie inne, znaczy możliwość zupełnie innego doświadczenia. W testamencie, czyli w autobiografii, możemy zobaczyć, jak Franciszek patrzy na siebie. Jak Franciszek widzi swoje życie. I to jest niezwykle ważne. Dlatego, że jak zauważymy, głównym bohaterem autobiografii Franciszka nie jest wcale Franciszek. Tylko Pan. Już pierwsze słowo. Franciszek rozpoczyna ten tekst słowami Dominus dedit mihi i tak dalej. Pan dał mi, bratu Franciszkowi, tak rozpocząć czynienie pokuty. Pan. To jest słowo, którym rozpoczyna się ten tekst. Chciałoby się powiedzieć, jakby Franciszek zadbał o to, żeby nikt nie miał wątpliwości, kogo de facto ten tekst dotyczy. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że testament Franciszka jest nie tyle o Franciszku, ile o Panu działającym w życiu Franciszka. Więc Franciszek widzi całą swoją historię jako pewną ciągłość w sposób spójny. Można by powiedzieć, że nawet nie ta granica między tym życiem w grzechach a życiem w łasce, ona nawet nie jest aż tak mocno wyeksponowana. Franciszek bardzo łagodnie przechodzi jakby z jednego do drugiego życia. Ale przede wszystkim podkreśla to, że Bóg, że Pan był obecny w jego życiu. Od momentu poczęcia. Dlaczego tak możemy sądzić? Co ciekawe, Franciszek wcale nie zmienia imienia przy nawróceniu. A przecież jest to zacna, biblijna tradycja. Szaweł, Paweł na przykład. Nie? Czy wielu innych świętych zmienia imię? Do dzisiaj w zgromadzeniach zakonnych, w niektórych zgromadzeniach zakonnych
przy pierwszych ślubach przybiera się nowe imię. Czy wręcz podkreśla się, że stary człowiek umarł, teraz już jest ktoś nowy, nie wiem. Jadwiga umarła, teraz będzie, nie wiem, Maria Krystyna na przykład, nie? A Franciszek nieco inaczej patrzy na to swoje doświadczenie. Franciszek jakby chciał podkreślić, że to jestem cały czas ja. Stąd też mówi o sobie z imienia. Pan dał mi bratu Franciszkowi tak rozpocząć czynienie pokuty. Zanim przejdziemy do samej analizy tych jego wypowiedzi, to warto jeszcze właśnie podkreślić, że przez cały ten tekst przewija się niczym refren. Właśnie to sformułowanie, ono jest modyfikowane na różne sposoby. Pan dał mi, bratu Franciszkowi, tak rozpocząć czynienie pokuty. I Pan sam wprowadził mnie między nich, czyli między trędowatych. Pan dał mi taką wiarę w kościołach. Pan dał mi i daje taką wiarę w kapłanów. I po tym, jak Pan dał mi braci, nikt mi nie wskazywał, co mam czynić, lecz sam Najwyższy objawił mi. Pan objawił mi pozdrowienia, abyśmy mówili, niech Pan da Tobie pokój. I na koniec jeszcze, lecz jak Pan dał mi prosto i czysto powiedzieć i napisać regułę i te słowa, tak prosto i bez wyjaśnień, rozumiejcie je i przez święte działanie zachowujcie aż do końca. Czy widzimy, cały czas powraca Pan, który wkracza w życie Franciszka, który interweniując przemienia go swoją łaską. A więc widzimy od razu, że kiedy mówimy o nawróceniu, to nawrócenie de facto nie jest dziełem Franciszka. Nawrócenie jest dziełem Pana w życiu Franciszka. Ten moment zwrotny, czy jakby sam ten moment właśnie nawrócenia, jak Franciszek go opisuje? Czyli mówi o tym, że kiedy był w grzechach, uznawał za nazbyt gorzkie widzieć trędowatych. Czyli to pierwsze jakby życie, czy ten pierwszy etap życia Franciszek określa jako życie w grzechach. Oczywiście my jesteśmy grzeszni. Franciszek był grzesznikiem do końca życia. Tak jak każdy z nas. Każdy. I biskupi są grzeszni, i papieże kolejni są grzeszni. I świeccy są grzeszni, i konsekrowani, niekonsekrowani. Wszyscy są konsekrowani przez chrzest. Jesteśmy grzeszni. Taka jest nasza natura jako ludzi. Ale to bycie, kiedy Franciszek pisze bycie w grzechach, byłem w grzechach, on nie mówi, że był grzeszny. On po prostu był uwikłany w grzech. Można by powiedzieć, że tym największym grzechem było to, że nie uwzględniał Boga w swoim życiu. To był największy jego grzech. I co się działo właśnie, czy co się dzieje z człowiekiem, kiedy jest w grzechach, czyli nie uwzględnia Boga w swoim życiu? Franciszek widzi bardzo konkretną konsekwencję tego. Widzieć trędowatych uznawałem za nazbyt gorzkie. On nie mówi nawet, że samych trędowatych uznawał za gorzkich. On nawet widzieć ich nie mógł. Z czym to było związane? No właśnie z takim postrzeganiem rzeczywistości, z takim postrzeganiem świata, z takim postrzeganiem drugiego człowieka. Mówiąc krótko, Franciszek segregował ludzi na takich, na których można patrzeć i na takich, na których patrzeć się nie da. I wśród tych drugich byli właśnie trędowaci, wyrzuceni skądinąd poza margines społeczeństwa. I Franciszek uznaje, że mocą łaski nagle znalazł się między nimi. I Pan sam wprowadził mnie między nich. I okazywałem im miłosierdzie. Z tego tekstu możemy wywnioskować, że Franciszek uświadomił sobie, że sam doznał miłosierdzia od Boga. Właśnie przez to, że w sposób nieoczekiwany nagle znalazł się między nimi. Że coś, co dotąd było dla niego niemożliwe, nagle stało się możliwe. Że to, co uznawał za rzecz do odrzucenia, nagle stało się rzeczą nie tylko do przyjęcia, ale przyjętą. Czyli można by powiedzieć, że miłosierdzie rodzi się zawsze z otrzymanego miłosierdzia. Że najpierw sam muszę otworzyć oczy i zobaczyć,
jak wielkiego miłosierdzia doznaje od Pana. I z tego zrodzi się chęć, by wyświadczać miłosierdzie drugiemu. Popatrzcie, my czasami stosujemy takie skróty myślowe, czy wpadamy w pewne schematy. Chociażby, żeby przywołać jakiś obraz ewangeliczny. Obmycie nóg. Nie? Jezus mówi, idźcie i róbcie podobnie, czyli obmywajcie sobie nawzajem nogi. I my bardzo często właśnie w takim ferworze ewangelicznym chcielibyśmy iść i obmywać naszym braciom nogi, czyli służyć innym. Nie? Tak naprawdę to nie jest możliwe. Dopóki nie pozwolimy, by Pan obmył nam nogi, dopóki my nie doświadczymy miłosierdzia ze strony Boga, to miłosierdzie doświadczone od Boga sprawia, że my stajemy się zdolni do tego, abyśmy miłosierdzie okazywali drugiemu. I to widzimy też właśnie w doświadczeniu Franciszka. I popatrzcie, co się dzieje dalej. I odchodząc od nich, to, co uznawałem za gorzkie, zmieniło mi się w słodycz duszy i ciała. I tu następuje totalny zwrot w życiu Franciszka. Można by powiedzieć, że jest to jeden z tych zasadniczych, to jak wspominaliśmy wcześniej, tych momentów jest więcej. Ale Franciszek ten właśnie moment uznaje za kluczowy. Bo on to pisze sam, pisze wprost. To, co uznawałem za gorzkie, zmieniło mi się w słodycz duszy i ciała. Czyli co mówi? Znaczy moglibyśmy to innymi słowy powiedzieć. Zmieniłem sposób postrzegania świata. Zmieniłem sposób postrzegania rzeczywistości. A w konsekwencji zacząłem odczuwać całym sobą, duszą i ciałem. Całą rzeczywistość, która mnie otacza. Zupełnie inaczej. Chciałoby się wręcz powiedzieć, zacząłem siebie widzieć zupełnie inaczej. On tego wprost nie pisze. Ale kiedy się zastanowimy nad tym, co tam się wydarzyło wtedy, że Franciszek tak skonkludował to wydarzenie, to moglibyśmy, powiedziałbym, wskazać właśnie takie trzy odkrycia, czy trzy takie elementy przemiany jego. Bo my zazwyczaj, kiedy interpretujemy to wydarzenie, to mówimy, że Franciszek w oczach trędowatego zobaczył oczy Jezusa, czy zobaczył Jezusa. Franciszek wreszcie zaczął widzieć w prawdzie, czyli Franciszek zaczął widzieć drugiego człowieka takim, jakim jest. Ale to jest jeden element. Nagle zobaczył Boga takim, jakim jest, bo doświadczył go właśnie w tym wydarzeniu. I zaczął widzieć siebie takim, jakim jest. Bo wcześniej myślał, że jest nazbyt gorzkie widzieć trędowatych. A nagle nie tylko tych trędowatych widział, ale okazywał im miłosierdzie. Zobaczył, do czego dzięki łasce Bożej sam jest zdolny. Nagle doświadczył, przekonał się, że Bóg może człowieka rzeczywiście nawrócić i może człowieka przemienić. Słuchajcie, musimy lądować powoli. W każdym razie myślę, że mówiąc o nawróceniu, jakby owoce tego nawrócenia, czy przestrzenie, wymiary tego nawrócenia widzimy również w tych wszystkich momentach tego refrenu, bo mówi dalej, Pan dał mi taką wiarę w kościołach. Czy on nagle odkrywa, że zaczyna mieć zupełnie inne pojęcie o tym, czym jest wiara. I to znów otrzymał od Pana. Pan dał mi i daje taką wiarę w kapłanów. Czyli zupełnie inaczej zaczyna patrzeć na kapłanów. Jako na tych, którzy są namaszczeni przez Boga i Bóg działa przez nich. Niezależnie od ich ludzkich zasług. To Franciszek w paru miejscach podkreśla, ze względu na ich święcenia. Nie dlatego, że ten jest mądry, to wierzę w to, co mówi. Franciszek w tej całej swojej prostej i takiej radykalnej wierze, znaczy, która go ogarnia jego całego, ma przekonanie. Zresztą on mówi wprost w samym testamencie o tym dalej. Niech chociażbym spotkał kapłanów, on tam pisze, używa takiego słowa pauperculus, biedniutkich czy głupiutkich wręcz, nie? A miałbym mądrość jak Salomon, chce się do nich uciekać. Czyli widzimy, że on nie mówi tutaj o tym wymiarze takim czysto ludzkim. On przede wszystkim podkreśla to, że Pan dał mu wiarę w to, że działa poprzez kapłanów, poprzez ich posługę.
I dalej, Pan dał mi braci. Franciszek nagle przekonał się właśnie po tym nawróceniu, po tym doświadczonym zwrocie egzystencjalnym, że drugi człowiek może być darem, że drugi człowiek jest bratem, jest darem od Pana. Pan objawił mi, że abyśmy mówili, niech Pan da Tobie pokój. Franciszek też odkrył swoją misję, że właśnie, że jego misją i braci jest pokój, jest zaprowadzanie pokoju. To my możemy tak pomyśleć, że no cóż takiego się wydarzyło, o czym tu Franciszek pisze, że Pan mu kazał, żeby używać takiego pozdrowienia, niech Pan da Tobie pokój. No, czy jest w tym coś nadzwyczajnego? Właśnie to pozdrowienie zawiera w sobie pewną misję, pewien program życiowy. Ale to jakby zupełnie odmienny temat. I ostatnia rzecz, powiedziałbym niezwykle przydatna pewnie i dla nas. Franciszek przewidywał, że bracia mogą zacząć manipulować przy regule i przy testamencie. A to też świadczy o tym, że Franciszek znał dobrze duszę człowieka. I jakby wyprzedzając tego typu manipulacje, od razu mówi braciom, żeby niczego nie zmieniali. Pod posłuszeństwo nakazuje, żeby w regule i w testamencie niczego ani nie dodawali, ani niczego nie ujmowali. I dalej tłumaczy dlaczego. Lecz jak Pan dał mi prosto i czysto powiedzieć i napisać regułę i te słowa, skoro Pan dał mi prosto i czysto, w sposób jasny, klarowny, napisać to, co miałem napisać, co miałem przekazać braciom, tak prosto i bez wyjaśnień rozumiejcie je. I przez święte działanie zachowujcie aż do końca. Postaram się to jakoś bardzo skrótowo omówić. Franciszek podaje nam tutaj pewną zasadę interpretacyjną, bardzo konkretną. Franciszek mówi tak. Tyle, ile rozumiesz dzisiaj, wystarczy. Ale wprowadź to w życie. My mamy taką tendencję, że jak czegoś nie rozumiem do końca, no to się jeszcze zastanawiam. I skończę życie i nic z tego, co przeczytałem, nie wprowadzę w życie. A zasadniczo będzie tu chodzić o tekst Słowa Bożego. Bo ta zasada interpretacyjna, o której pisze Franciszek, ona odnosi się, powiedziałbym, w pierwszym rzędzie właśnie do Słowa Bożego. Czy jak mamy czytać Słowo Boże? Również Słowo Boże zostało napisane prosto i czysto. I właśnie tak mamy to słowo czytać. I człowiek nawrócony jakby to rozumie. Czyli prostota i doświadczenie. Prostota i doświadczenie. Ja wcale nie muszę, nie wiadomo ile rozumieć z tego, co mówi do mnie Bóg. Tyle, ile rozumiem, tyle wprowadzam dziś w życie. I co się dzieje? Nagle się okaże, że przez doświadczenie, własne doświadczenie tej odrobiny Słowa Bożego jestem w stanie zrozumieć więcej niż przez samo studium. To nie znaczy, że nie mam studiować, nie? Że nie mam czytać chociażby książek, które pomagają mi rozumieć rzeczy. Ale ważne jest, żeby to wprowadzać w życie. Tyle, ile dzisiaj Pan daje mi zrozumieć, wprowadzam w życie. I nagle mogę się przekonać, że to, co mówi Pan, jest prawdą. A skoro już do tego się przekonuję, okazuje się, że zaczynam rozumieć więcej. I tak człowiek idzie przez życie, i jakby poszerza to swoje doświadczenie, które przekonuje go o tym, że Słowo Boże jest naprawdę proste, pod warunkiem, że wprowadza się je w życie. I chciałbym zakończyć, bo to już za długo gadam, jeszcze nawiązując do przemówienia Benedykta XVI w 2009 roku, kiedy cała rodzina franciszkańska obchodziła 800-lecie charyzmatu franciszkańskiego czy ustnego zatwierdzenia reguły. Papież Benedykt skądinąd w cudownym przemówieniu
które w tej mojej ostatniej książce, jak w aneksie na końcu książki też dodałem, bo tekst jest naprawdę niezwykły, przynajmniej ja go tak odbieram. Wszystko zaczęło się od nawrócenia Franciszka, który za przykładem Jezusa ogołocił samego siebie i poślubiając Panią ubóstwo, stał się świadkiem i heroldem Ojca, który jest w niebie. Czy jaka była kolejność rzeczy? No, czy Franciszek najpierw pomyślał, założę zakon? Nie, najpierw się chciał nawrócić. I znów tutaj jest taka pokusa, nie, żebyśmy właśnie, jak widzę, że coś nie gra, w Kościele coś nie gra, to będę naprawiał Kościół. Nie? Czy w rodzinie widzę, że w mężu coś nie gra, czy w żonie coś nie gra, no to jego czy ją naprawię. Nie, wszystko się zaczyna od mojego nawrócenia. Najpierw ja się nawracam. I wtedy bardziej jeszcze działa Pan. Reguła i życie braci mniejszych jest taka. Zachowywać świętą Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak pisze Franciszek na początku reguły zatwierdzonej. I to jest piękne zdanie Benedykta. Zrozumiał on siebie samego całkowicie w świetle Ewangelii. To jest jego urok. To jest jego nieprzemijająca aktualność. Rozumieć siebie całkowicie w świetle Ewangelii. Czyli można powiedzieć, że Ewangelia jest moim środowiskiem naturalnym, w którym mogę zobaczyć siebie takim, jakim jestem. I ostatni fragment z tegoż przemówienia. Każdy brat i każda siostra niech zachowuje zawsze ducha. Słuchajcie, to jest genialne. W trzech słowach papież Benedykt określił nasz charyzmat. Ducha kontemplacyjnego, prostego i radosnego. Kontemplacja, prostota, radość. No moglibyśmy zrobić spotkanie na temat, co to znaczy. Może kiedyś. W każdym razie w tej książce zresztą to jakoś tam staram się omówić. I tam następuje dwukropek. Rozpoczynajcie na nowo zawsze od Chrystusa. Tak jak Franciszek rozpoczął od spojrzenia ukrzyżowanego u świętego Damiana i od spotkania z trędowatym, aby widzieć w cierpiących braciach oblicze Chrystusa i aby zanieść wszystkim jego pokój. Ciekawe dwa elementy, które przywołuje papież Benedykt. On to z Ducha Bożego musiał napisać, niezależnie od tego, czy ktoś mu tam pomagał w redagowaniu tego tekstu, czy nie. Popatrzcie. Zaczynać od spojrzenia ukrzyżowanego u świętego Damiana. To jest pierwszy element. Czy jakby ten, można powiedzieć, to ujęcie takie wertykalne, góra-dół. Jest ukrzyżowany. Czyli jest Bóg, który patrzy na mnie. Papież Benedykt na to zwraca uwagę. To jest ten nieodzowny element. Żebym poczuł na sobie pełne miłości spojrzenie Boga, który mnie nie osądza, który nie ma do mnie pretensji, który mnie po prostu kocha. W dzisiejszej Ewangelii zresztą o tej miłości jest mowa. To jest początek, ale to jest nie wszystko. Jest jeszcze ten wymiar horyzontalny. Czyli najpierw spojrzenie Boga, żeby doświadczyć je na sobie, a drugie spotkanie z trędowatym. Spotkanie, kto to jest trędowaty? To jest po prostu drugi człowiek. Trędowaty może być w domu pod tym samym dachem. Czyli spotkanie z trędowatym, czyli odkryć drugiego człowieka, zobaczyć w drugim człowieku dar od Pana, nawiązując do słów Franciszka, aby widzieć w cierpiących braciach oblicze Chrystusa i aby zanieść wszystkim jego pokój. To jest misja Franciszka i tych, którym Franciszek jest bliski. I pozwólcie, że zakończę słowami Benedykta XVI, tego już nie będę komentował. Bądźcie świadkami piękna Boga, które Franciszek umiał wyśpiewać, kontemplując cuda stworzenia, a które sprawiło, że wykrzyknął w stronę Najwyższego. Ty jesteś pięknem. Dziękuję.